Magdalena Dubert, MMA Rox, jesteśmy na gali Ladies Fight Night 5, a ze mną bohaterka jednej z najbardziej krwawych walk teraz i dziewczyna, której pseudonim pasuje także do mnie, Sylwia Małajuszkiewicz. Cześć Sylwia. Cześć, witam serdecznie. Walka zakończyła się jednogłośną decyzją sędziów. Powiedz, czy spodziewałaś się, że twoja przeciwniczka będzie miała tak twardą głowę? W sumie to nie myślę o tym. Ja po prostu wchodzę i robię swoje. Po tylu ilościach ciosów szkoda, że się nie zakończyło to wcześniej. Aczkolwiek z drugiej strony cieszę się, bo mogłam dać mega widowiskową walkę i stoczyć ją 3 razy po 5 minut. Taktycznie wszystko poukładane jak było, tak żeśmy zapracowali. Myślę, że daliśmy mega dobrą walkę. Tak, walka była zdecydowanie świetna. Powiedz, bo wracasz po długiej kontuzji, która wykluczyła cię troszeczkę ze startu. Czy właśnie taki był pomysł, żeby ta walka potoczyła się mimo wszystko na dystansie 15 minut, żeby znowu poczuć ten ogień, ten power, zobaczyć jak to wygląda kondycyjnie po tej przerwie? Nie, plan był taki, że mam zrobić ją taktycznie, po prostu. Jeśli będzie okazja i szansa na to, żeby ją znokautować w pierwszej rundzie, jak najbardziej dążymy do tego i to również było widać w pierwszych minutach pierwszej rundy walki. Jeśli się nie uda, to dalej taktycznie obijamy sobie po prostu celnie, precyzyjnie. Ciosy mocne, wchodzące na szczękę, na nogi, na tułów. Myślę, że wszystko przepracowaliśmy tak, jak powinno być. No właśnie, okazja do tego, największa okazja, żeby znokautować twoją przeciwniczkę, pojawiła się w pierwszej rundzie. Czego zabrakło? Trochę czasu, troszeczkę większej ilości ciosów, którą zadałaś, czy po prostu to twoja rywalka sprawiła taki problem i jej mocna głowa? Nie wiem, myślę, że wszystko naraz. Ciężko mi powiedzieć, co tak naprawdę, czego tam zabrakło. Ja wiem, że nie wszystkie ciosy wchodziły. Chyba, nie wiem, nie widziałam dokładnie, ale też było to, że ona po prostu się ruszała, tak? To nie było tak, że ona się po prostu położyła i po prostu Juszkiewicz bimie, tylko próbowała się gdzieś tam wydostać z tego, co było dobre i jej się to udało, tak? Twoja kontuzja miała w prawej nodze, o ile dobrze kojarzę, to była kostka. Powiedz, czy odczuwasz jeszcze trochę tą kontuzję, no bo teraz już jest po walce, możesz nam powiedzieć, czy wychodziłaś gdzieś tam z jakimś bólem, czy wszystko było w porządku? Nie, teraz jest okej. Co prawda, no mówię, nie kopałam w ogóle praktycznie tą nogą, były tam dwa kopnięcia. Nie poczułam tej nogi i bardzo się cieszę, bo mogę ją dalej rehabilitować i wrócę po prostu do kolejnej walki silniejsza i będzie ta noga kopała. Ale starałam się raczej trzymać tą nogę gdzieś tam blisko siebie, żeby nie wyfrunęła za mocno i tyle. W kamerze tego nie widać, ale jest... O, teraz widać, jest rozcięta tutaj. Krew jest. Kiedy... Jest krew. Tak jest. Musi być. Kiedy to było i jak to się stało? Kiedy to dzisiaj było? W drugiej rundzie, chyba drugiej. Chyba tak, chyba w drugiej, po kilku, tam chyba po 2 minutach, bodajże poszedł kciuk po prostu na łuk brwiowy. Poczułam jakieś rozcięcie, spojrzałam, krew, dobra, jedziemy dalej. I w ogóle gdzieś nie było takiej blokady, a wręcz przeciwnie, podbudowało mnie to, że ja muszę skończyć to po prostu. I leciałam do przodu. Zachowywałaś się w klatkoringu jak taki mały pitbull. Powiedz, czy... Teraz już po walce czułeś, że byłaś trochę zardzewiała i ta walka mogła pójść jeszcze lepiej, chociaż była świetna. Czy zrobiłaś w 100% to, co zamierzałaś zrobić? Uważam, że zawsze każda walka mogłaby pójść lepiej, ale ja uważam, że dałam bardzo mega dobrą walkę po tak długiej w sumie przerwie. Myślę, że niczego tu nie zabrakło. Jedynie co mogę narzekać, to na to, że ta noga nie kopała i jedynie co, no to jeszcze gdzieś tam chyba trochę tlenu brakowało. Aczkolwiek nie wiem, czy to było w ogóle widać. Nie, dopiero jak mi teraz powiedziałaś. Dobra, to nie mówiłam tego. Nie mówiła nie tego. Było. Publika była totalnie za tobą, całe trybuny szalały i po prostu wrzawa, kiedy twoja ręka została uniesiona w górę, była niesamowita. Powiedz, czy ty to słyszałaś? Słyszałam, super, kurczę, to jest po prostu miód na moje serce. Cieszę się, że przyjeżdżają ludzie tutaj też dla mnie, żeby mnie zobaczyć, żeby mnie wspierać w tym wszystkim, kibicować mi. To jest naprawdę bardzo fajne i kocham was za to po prostu wszystkich. Dzięki, że jesteście. No to moje ostatnie pytanie do ciebie jest takie, co teraz? Zamierzasz sobie zrobić dłuższą przerwę, czy jak tylko się nadarzy okazja, kolejna gala Ladies Fight Night, Sylwię Juszkiewicz zobaczymy w karcie? Oczywiście, że mnie zobaczycie na kolejnych 2 galach, mam nadzieję. Robię chwilę przerwy, ale to nie jest tak długa przerwa, żebym nie mogła zawalczyć pomiędzy tymi walkami, które sobie zaplanowałam w jakiejś innej organizacji. Robię porządek ze swoim organizmem, ze swoim zdrowiem, bo jest trochę problemów, ale absolutnie nie wychodzę z sztosu treningów.
takim razie mam nadzieję, że zobaczymy następnym razem taką samą silną, albo jeszcze silniejszą, jeżeli jest to możliwe, Sylwię Juszkiewicz. Z mojej strony to wszystko, jeżeli chciałabyś komuś podziękować, kogoś pozdrowić, proszę Cię bardzo. Ja również Wam dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj przybyli dla mnie. Dziękuję mojej rodzinie. W każdym wywiadzie będę wszystko powtarzać w sumie tak samo. Moim trenerom, mojemu tacie za to, że jest ze mną, wszystkim sparring partnerom, mojemu teamowi, wszystkim. Słuchajcie, wszystkim, tak? I dziękuję, że jesteście tu dla mnie, jestem tutaj dla Was i mam nadzieję, że nie mam nadziei, na pewno tak będzie, że kolejna walka będzie jeszcze mocniejsza i mały pitbull będzie. W takim razie tego Ci życzę. Bardzo dziękuję za ten wywiad i powodzenia dalej. Dziękuję.